Powracamy do rozpatrzenia punktu 12 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 roku oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium. Sejm wysłuchał pana posła Dariusza Rosatiego, który przedstawił sprawozdanie komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów, a także prezesa Najwyższej Izby Kontroli pana Jacka Jezierskiego, który przedstawił analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 roku oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji zgłoszono poprawki do projektu uchwały. Dodatkowe sprawozdanie komisji zostało panom posłom doręczone w druku nr 1562-A. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Dariusza Rosatiego.